Cześć, witam w kolejnym filmie, który jest częścią serii o najlepszych drogach motocyklowych w naszym kraju. Jesteśmy na półmetku, więc przed Wami szósty odcinek. Tradycyjnie przypomnę, że jeśli jesteś ciekaw kolejnych propozycji, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Po krótkiej eksploracji najpierw w południowej, a następnie północnej części Polski, robimy taką powiedzmy pętlę na mapie Polski i ponownie gościmy w Bieszczadach. Słowo pętla pojawi się w tym materiale jeszcze wielokrotnie, bo dziś mam zamiar przedstawić jedną z najbardziej popularnych dróg w kraju, takie top of the top. Przed nami klasyk, wielka pętla bieszczadzka. Za punkt startowy uznać można Lesko. Cała trasa składa się z fragmentów dróg wojewódzkich 893, 897, 896 oraz drogi krajowej nr 84. Przebiega przez takie miejscowości jak Ustrzyki Dolne, Czarna Górna, Smolnik, Ustrzyki Górne, Wetlina, Cisna, Baligród, Choczew. Oczywiście po drodze znajduje się całe mnóstwo atrakcji turystycznych. Długość to 144 km. Czasu przejazdu nawet w żaden sposób nie będę szacować. Można przejechać ją w 2 godziny, ale po co? Spokojnie można liczyć ten czas razy 2, a nawet znacznie więcej. Tak jak już mówiłem, startujemy w Lesku i zmierzamy w kierunku Ustrzyk Dolnych. Jest to chyba najbardziej zurbanizowany i najmniej atrakcyjny, jeśli chodzi o krajobraz, odcinek Wielkiej Pętli. Nie można jednak powiedzieć, że nie jest ciekawy. Na plus na pewno całkiem dobry asfalt. Gdy nagrywałem ten materiał we wrześniu 2021, miejscami nawierzchnia była zupełnie świeża, z jeszcze niepomalowanymi pasami. Miejmy nadzieję, że z czasem stan nawierzchni będzie poprawiać się na całej pętli. W Ustrzykach skręcamy w prawo na drogę o numerze 896. Od tego momentu trasa robi się węższa i nieco bardziej dzika. Pojawiają się jakieś tam fajniejsze zakręty, chociaż, bądźmy szczerzy, w przeciwieństwie do sąsiedniej drogi w Górach Słonnych, nie są to winkle zachęcające do jakiejś dynamicznej jazdy. Zresztą prawie cała Wielka Pętla Bieszczadzka, może za wyjątkiem ostatniego odcinka, ma raczej taki charakter drogi relaksującej, pozwalającej czerpać przyjemność głównie z obcowania z przyrodą itd. Nie bez znaczenia w tym jest to, że przecinamy Bieszczadzki Park Narodowy oraz aż 3 parki krajobrazowe. Warto podczas przejażdżki czerpać z tego pełnymi garściami. Jak można się domyślać, na trasie przejazdu jest kilka punktów widokowych. Jednym z bardziej popularnych i łatwo dostępnych jest ten, do którego się właśnie zbliżamy, czyli punkt widokowy w Parku Gwiezdnego Nieba. Zobaczyć tu można bez problemu większość ważniejszych szczytów w Bieszczadach, z najwyższym, czyli Tarnicą na czele. Dobra, dosyć tego stania w miejscu, jedziemy dalej. W dalszej części przejeżdżamy przez rzekę San, a następnie napotykamy jej dopływ w Wołosatkę, która towarzyszyć będzie nam przez jakąś chwilę.
Ustrzykach Górnych wjeżdżamy na drogę numer 897, ale to w zasadzie cały czas ta sama droga. Nigdzie nie skręcamy. Dojeżdżamy do pierwszych serpentyn. Na tym etapie jesteśmy już na terenie Parku Narodowego, więc nie uraczę was widokiem z drona. Musicie uwierzyć na słowo, że nitka jest tu dość atrakcyjnie poprowadzona. W przemyślanym miejscu znajduje się tu zatoczka, aby zjechać i móc zrobić całkiem spoko fotkę. Przejeżdżamy przez Wetlinę, a następnie Smerek. Nie chcę tu robić jakiegoś gastroprzewodnika, chociaż zauważyłem, że mówię o tym jedzeniu w prawie każdym odcinku. Dobra, krótko wspomnę, bo uważam, że to miejsce, ze względu na dość prostą, ale bardzo dobrą tradycyjną kuchnię, bardzo dobrą obsługę, a mimo to wyjątkowo atrakcyjne według mnie ceny, zasługuje na polecenie. Jestem przyzwyczajony do dość częstych posiłków w ciągu dnia, a po zjedzeniu tu całej patelni, co najważniejsze, przepysznego dania i napchaniu się nim pod korek, trzymało mnie od południa praktycznie do wieczora, a wszystko za jakieś tam 20 parę złotych. Nie wiem, jak oni to robią. Restauracja nazywa się Paweł Niecałkiem Święty. Byłem tu nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Po chwili napotykamy kolejne warte odwiedzenia miejsce. Jest to już legendarna bieszczadzka przystań motocyklowa. Większość motocyklistów ją zna albo chociaż o niej słyszało, ale pewnie niektórzy są w tym momencie zaskoczeni. Przecież bieszczadzka przystań motocyklowa znajduje się w zupełnie innym miejscu, w Czarnej Górnej. Otóż pod koniec sezonu 2021 ich działalność została przeniesiona właśnie tu, do Dołżycy. Miejsce wita nas parkingiem na full napchanym motocyklami. Coś pięknego. Właściciele oprócz jedzenia oferują też noclegi. Byłem bardzo krótko po przeprowadzce i wydaje się, że miejscówka nie jest jeszcze w 100% ukończona. Po całkowitym zagospodarowaniu terenu będzie prawdopodobnie oferowała tyle samo albo i więcej co w poprzedniej lokalizacji. W Cisnej wjeżdżamy na drogę 893, która to już bezpośrednio prowadzić będzie do Leska i tym samym zamknięcia pętli. Przed nami 35-kilometrowy odcinek, który miejscami pozwala już na nieco szybszą jazdę i chłonięcie przyjemności w nieco inny sposób. Zamilknę tu zatem i pozostawię was z sekwencją ujęć z perspektywy jazdy na motocyklu. Pod spodem w opisie filmu zamieszczam link do Google'owej mapy z naniesioną trasą przejazdu. Do zobaczenia w kolejną środę. Cześć! And it comes back to you.